Dzień dobry kochani, witam w ten słoneczny dzień na Cebu. Welcome everyone on Cebu Island. Będziemy płynąć z terminala z Cebu na wyspę Bohol, właśnie tym promem, za godzinę mniej więcej. A na razie sobie czekamy tutaj w poczekalni, jak widzicie. Tak to wygląda. Ja korzystam ze słoneczka i suszę sobie bluzę tutaj. Dlatego, że użyłem wysuszyć w hotelu. Mówiłem wam o patencie, że czasami jak się podróżuje, to jest fajnie zrobić jakieś małe pranko, nie? Majeteczki, skarpeteczki i tak dalej. I sobie używam suszarki do tego, żeby wszystko wyschło, natomiast ta bluza jest za gruba. No ale wiecie, na Filipinach jest tak gorąco, że... I can go, sorry. Chciałem przekroczyć tutaj linię, ale nie mogę. Dał mi znak tutaj security, że nie mogę przekroczyć. No, ale spoko. Słuchajcie, chciałem właśnie powiedzieć wam, że czasami tutaj Filipińczycy właśnie w tych maskach, oni bardzo groźnie tak wyglądają i tutaj poruszyliśmy ten temat, który jest od 2 lat. Dlaczego te maski i tak dalej. Słuchajcie, oni i tak te maski noszą, bo po prostu zanieczyszczenie, bo po prostu przyzwyczajenie. I też tak było przecież wcześniej. Ja też byłem pierwszym z tych, co jak jeździłem skuterem, no to jak jechałem z jakimś starym dieslem, to pierwsze co, to wskoczyłem do apteki i tą maseczkę zwykłą, taką zwykłą niebieską kupiłem, bo się nie da się, widzicie, jak jedziesz takim motocyklem, to się nie da po prostu bez tej maski czasami wytrzymać, bo jest takie zanieczyszczenie powietrza w tych starych. Tego nie widać tutaj, słuchajcie, tak, bo to są wyspy, jest tu przewiewnie, także jest dużo przyjemniej niż na przykład w Egipcie, gdzie jest bardzo gorąco też, ale tego wiatru często brakuje, a tutaj ten wiaterek jednak pomaga przetrwać te najgorsze chwile. Ciekawostkę wam powiem, że tutaj nadal jest informacja, że musimy tylko, żeby przejść przez security line, tutaj gdzie widzicie te panie, co tam stoją, to tam niestety tak to wygląda, że trzeba, mam ten taki kołnierz, który po prostu sobie założę na nos, tak, i po prostu przejdę tylko przez security. To jest takie trochę no głupie, bo niestety czyli nadal trzeba jakby mieć w razie czego tą maseczkę, nie? Żeby przekroczyć linię, a potem tak naprawdę ludzie to jak chcą, jedni trzymają cały czas i się pocą, a wolni ludzie korzystają z czystego, pięknego powietrza i pięknej pogody filipińskiej. No i teraz bierzemy tylko walizeczkę. Tutaj jest pan bagażowy, który pilnuje naszych bagaży. My tylko bierzemy wodę i idziemy na razie na terminal tam przekroczyć. Czyli tutaj jakby ten bagażowy. Teraz się dowiedziałem, że 200 peso, czyli 4 dolary. Za 4 dolary te nasze bagaże możemy bezpiecznie sobie zostawić i sobie pójść z dziećmi na lody. I pójść sobie na lody, nie? Do środka tutaj, bo już wiadomo, że jakaś kawa by się przydała czy coś i chcemy wejść do środka. Thank you, bye bye. Oh, the shoes! Beautiful! Let's try and catch you! Catch you! Shoes! A, tutaj musimy położyć bagaże, żeby oni czuć wszystko. A, tutaj, dobra. A, jak na lotnisku!
Czyli tam kobiety, a tu idą mężczyźni. A rzeczywiście jest jest napisane, czyli faceci tutaj. Tutaj idą nasze bagaże, pan bagażowy, a tutaj moje rzeczy. I dzieciaki z Katie tutaj. Tu się męczą, widoctwo, daj mi to. Słuchajcie, naprawdę warto zostawiać, czasami dać im zarobić te 4 dolary, bo bardzo mili są ci ludzie i nigdy tutaj nic nam nie zginęło. Thank you, salamat. Let's for coffee, yeah? Let's go for coffee. Yeah? Donut. Dzieci nie chcą lodów, słuchajcie, aż dziwne. Tak? Okej. No, chciałem kupić lody, ale dzieciaki nie chcą. No to nie chcą, no to co? Ale ja sobie kawki nie odmówię. Tutaj mamy ceny kawy. Kasia, give me 30, because coffee 130. Ona mi dała 100, tylko to 130 za kawkę, a tutaj takie lody, zobaczcie. This one, mango. Yes, I want this one, please. Okay. This one, yes. Small. Thank you. I tu mamy cenę za takie lody, jak tu pani robi, ładne. So, kawka 130 peso. Okay, thank you very much. Kolejka się trochę zrobiła teraz do autobusu, który nas podwiezie do promu. Sioma i ja to uwielbiam, jadłem dawno temu, ale dzisiaj nic nie będę. This is Sioma i, yeah? Sioma i? No, this one, Sioma i. This one is Sioma i, yeah? Yeah, Sioma i. And this one? Chupau. Papau? Chopau. Yeah. Chopau. Okay. I eat already, but not today. Thank you very much. Tak, siomai to było tutaj, to malutkie, a to popał. Słuchajcie, ja wam tutaj chcę pokazać piękną kobietę, która nie jest kobietą. Nie chcę tak bezczelnie tego robić, ale chodzi o to, że Ladyboya bardzo łatwo jest rozpoznać po wzroście, także po jabłku Adama, po głosie, bo wygląda przepięknie ta Filipinka, ale ona nie jest Filipinką, tylko nie jest po prostu tak zwanym Ladyboyem, nie? Ale to jest właśnie bardzo duża tolerancja na takie coś, tak jest to takie akceptowalne. Normalne to jest, no. Tyle. Więc płyniemy do Tubigon z Cebu. Do Tubigon. Druga opcja byłaby do Takpilaran, ale my wybraliśmy Tubigon. Na wyspie Bohol.
mój dres tam wisi. Także w podróży. Okej, no problem. Zaraz go odzyskamy, tą moją bluzę. Ona się tam suszy. Nawet widzicie, bluza Adidasa, Nike'a, która wisi sobie dłuższy czas. I lecę po mój jacket. Can I take my jacket, please? Thank you. Widzicie, także zobaczcie, jak bezpiecznie jest na Filipinach. Salama, brother, salama. Bo, no słuchajcie, taka bluza, oni są jednym krajem. Ktoś by mógł powiedzieć, że złodziejstwo. Wiem, że na Dominikanie wystarczyło, że wróciłem się do hotelu i kurtki tego typu już nie miałem. A tutaj widzicie. Miałem szczęście albo nie, nie wiem. O, ale chłodno, pięknie. A tutaj nasz tragarz, pan od walizek. Tak więc żegnamy wyspę Cebu. Przepiękna pogoda nam się trafiła, jest naprawdę gorąco i za parę dni się zobaczymy z wyspy Bohol. Także jeśli chcecie nas odwiedzić, zapraszamy serdecznie. Dajcie znać w komentarzu, będziemy zapraszać.